Witam serdecznie jeszcze raz, godzina 20:10. To jest małym opóźnieniem do nas. Wreszcie dotarł pięściarz, obiecujący pięściarz młodego pokolenia Rafał Jackiewicz. Przyszły młodzieżowy mistrz podwójny Polski. No właśnie. I słuchajcie, do 21 lat. Gdzie na mnie kamera? Coś zepsute. O jest, dobra. Wszystkie kamery są w jest, porządku. Teraz działa dopiero. Pamiętajcie o tym, że możecie zadawać komentarze. Pytania. Pytania, tak. W komentarzach. W komentarzach. I do tego jeszcze jedna uwaga fajna. Na naszym kanale YouTube'owym pojawił się na kanale Kickboxing Sporty Walki, pojawiła się gala RCP5. Mieliśmy okazję organizować, ogarniać troszkę tą galę, także ciekawe materiały z tej gali pojawiły się na tym kanale. No i na kanale Boxer.org mieliśmy też okazję w weekend zagościć w Akademii Walki na turnieju Pawła Skrzecza. Paweł Skrzecz zaprasza, także ciekawe i na pewno fajne, interesujące wywiady bokserskie będziecie też tam mogli znaleźć. Z racji tego, że nie ma z nami Ewy Brodnickiej, pamiętajcie, możecie ją śledzić na jej social mediach. Dużo się dzieje, przygotowuje się do piątej obrony mistrzyni świata. Piąta obrona, no to już jest sporo, prawda, panie Rafale? Nie wiem, nigdy nie doszedłem do walki mistrza świata, także nie no wiem. No nie, walczyłeś o mistrzostwo świata. Na tylko raz. No, ale walczyłeś. Ale oszukali mnie podobno. Właśnie, jak nie wygrałeś, to musieli cię oszukać. Tak właśnie było. No. To jest tak samo jak to, co nie pamiętam, na pewno się nie wydarzyło. Mongolskatoria numer 15. Dokładnie tak. Także wszystkie ogłoszenia parafialne już mamy za sobą. Trzymajcie kciuki za Ewę. No a teraz porozmawiamy troszkę z Rafałem. Z Rafałem porozmawiamy od razu na dzień dobry. Może taki gorący temat, jeszcze nie ostygły. Walki na gołe pięści. Co pan na to? Walki na gołe pięści są mi znane z młodych lat, z lat 90. Tak jak powiedziałem, ja byłem prekursorem walk w klatce, czyli MMA tak naprawdę. Jak chamy w Suszynie przez siatkę skakali, jak uciekali, telefon ci dzwoni. Ale spoko, wyciszony jest, na pewno jest wszystko okej. Także ja jestem prekursorem walk też na gołe pięści, bo tak naprawdę w latach 90. To ty sprowadziłeś te MMA do Polski. Nie żadne tam KSW, ani nie, ani to, ani FEN, nie, tak. To było Kołbiel, to było Suwczyn. I tak fruwali przez siatki, mówisz? Skakali, biegali, uciekali, byli przerzucani, to zależy. To wiesz, tak samo jak złapali murzynów, wiesz, w Afryce, Kolumb, nie? Ale o Kongo będziemy rozmawiali później. O Kongo. Dobra, Kongo też jest. Rafciu, poważnie, no. No wiadomo. Bezpiecznie, niebezpiecznie, pobawiłbyś się w to? Fajna sprawa, te walki na gołe pięści, czy jednak temat za bardzo ostry, kontuzjogenny i zostawiamy w spokoju. To tak samo dla innych jest sport walki, jest kontuzjogenny, jest ostry, jest niebezpieczny. Tak samo można powiedzieć dla tych, co już oglądają walki na gołe pięści. Tak? No to już trzeba być dobrym wariatem, żeby tak samo walczyć w MMA, a walczyć na gołe pięści. To nie jest dla normalnych ludzi. W tym trzeba znaczy normalnych, że po prostu to jest dla takich dobrych, pozytywnych wariatów, którzy po prostu żyją tym i walczą i trenują. Oni się budzą i chcą walczyć, oni się kładą spać, a oni dalej walczą. Powiedziałeś tutaj, że MMA to tak trochę dla wariatów. Ciężki sport? Bardzo ciężki sport. Tam, ja może powiedzieć, tam byłem na 5 treningach, prawda? Ale widziałem, co się dzieje, widziałem, jak mi chcieli przekazywać wiedzę parteru, także powiem szczerze, no ciężko, naprawdę ciężko. Dla kogoś, kto bardziej nie wymagający nie brał, niż boks? Tak, o wiele bardziej, tak, bo to jednak jest, tak samo jestem, można powiedzieć, dobrym pięściarzem, prawda? Ale mój boks, na przykład już w kickboxingu jest mniej warty, tak? A mój boks w MMA jest jeszcze mniej warty, dlatego że po prostu dochodzi parter, dochodzą jeszcze ręce, nogi, obalenia, jest to naprawdę trudny, ciężki sport, do którego trzeba się przygotować na różnych płaszczyznach. Czyli co, w turnieju w Otore raczej cię nie zobaczymy? To znaczy, raczej nie, no bo to musiało być duże pieniądze, 50 000, tak raczej to jest to tak troszeczkę mało, żeby jednak wystartować i żeby dać sobie obić pysk. Oczywiście też i obijać, nie? Ale nie, jednak w moim wieku 43 lata, widzisz, jak kończę karierę właśnie za miesiąc, to nie jest to. Jak ja dzisiaj bym był sam, jak ja dzisiaj bym miał taki zajebisty żon, takie zajebiste rodziny, no to bym robił różne dziwne rzeczy i prawdopodobnie bym też lądował tam, ale nie muszę. Kurczę, ta mrówka musi być naprawdę zajebista, bo w każdym wywiadzie o niej wspomina. No jest zajebista, no jest zajebista. No 16 lat jestem z nią, także coś w tym jest, nie? No musi być naprawdę porządną kobietą, jest cierpliwą porządną kobietą. Przede wszystkim. Mrówka, pozdrawiamy cię, twoją cierpliwość. Rafciu, Kevin Gruchała. Gdzie? Sześć walk. No. Ty ile patrzę teraz na 79. Rekord? Wszystkich? 79 przeliczono na 535 funt. Bez kasku i w małych rękawicach. Najwięcej w historii polskiego boksu, nie ma więcej i nikt więcej już mnie nie dogoni, dlatego że nie ma kiedy.
Co chcesz udowodnić tą walką? Chcesz coś udowadniać? Tą walką? Tak. Nie. Ja już nie muszę nic udowadniać. Ja już udowadniałem całe życie wszystkim w koło, samym sobie i wszystkim. Można powiedzieć moją wartość, że nie pękam, że nie jestem leszczem. Ja byłem zawsze małym 60-kilowym szczurem, później trochę przytyłem się, trochę jestem większy. Dalej jestem garbatym szczurem, ale jednak już swoją wartość udowodniłem. Teraz ja chcę po prostu zawalczyć, skończyć karierę i wygrać tą walkę. Z jednego tylko powodu. Kasa. No to wale. Jak zwykle. W sumie bardzo istotny powód dla ludzi, którzy żyją z tego, że walczą. Tak, ale wiesz co, tu jest taka sytuacja, że akurat tak sobie ułożyłem walkę, że albo dostanę bardzo dużo pieniędzy za walkę wygraną, albo zero za przegraną. Także nie stać mnie na przegraną, także po prostu nie przegram tej walki. No to grubo. Powiem ci, grubo. Że nieliczni się decydują na takie rozwiązania finansowe. To jest naprawdę, to jest postawienie wszystko na jedno. Albo wygrana i dużo, albo przegrana i zero nic. A nie stać mnie na przegraną naprawdę, dlatego ciężko trenuję, przygotowuję się, właśnie ja zwracam też ze sparingu. I będę przygotowany za miesiąc naprawdę. A team Kevina nie miał obiekcji co do takiego podziału kasy? A to nie jest tak. Ja dostaję jakąś kwotę od nich, którą już uzgodniłem na początku. I biorąc te pieniądze, ja po prostu miałem w głowie, a dam fajną walkę, niech chłopak idzie po mnie, garbi dalej, bo co mi zależy. Przegana jedna w te czy w te, prawda? Chłopak niech tam, niech sobie idzie dalej, nie? Ja sobie krzywdę tam zrobić, dam walkę dobrą i sobie zwalczę. Później jednak jeden kolega, drugi kolega mówi, w końcu moja mrówka mówi, Rafał, weź ty w końcu wygraj walkę, nie? Na koniec i kurde, mówi, ta, i ja mówię tak, a co mi zawsze wygram? Co mi zawsze wygram? No i tam jakoś tak mnie przekonała i mówię, dobry kotek, wygram dla ciebie, wygram dla chłopaki, dla was. No i wiadomo, jak wszyscy wiemy, kasa. Tak ogarnąłem temat, że kasę, którą biorę, a to też nie jest mała, nie, też nie są małe pieniądze od promotora właśnie Kevina. Postawiłem przeciwko innym, ktoś jeszcze się dorzuca. No i uzbierała się taka, można powiedzieć, spora sumka, dużo więcej, nawet jak za walkę o mistrza Europy, także opłaca się. Tym samym się zmotywowałem do ciężkich treningów i tak naprawdę to mnie napędza. A dzięki temu tak naprawdę na koniec kariery, po moich ostatnich wielu porażkach, numer, który odwaliłem w Żerdowie, 3 walki na jednej gali bokski, boksem ma, 3 wygrałem, tą walką zakończę karierę i odejdę, można powiedzieć, odejdą w zapomnienia moje wcześniejsze porażki. A ty widzisz, oglądałem twoje walki w Żyrardowie, to co zrobiłeś w Żyrardowie, pokazałeś jaja i taki ząb. Tak, przy ostatniej walce przeważnie też, nie? Tak, tak. Że jeszcze coś tego demona coś jest. Coś jeszcze jest. No i tak się zacząłem zastanawiać właśnie, co będzie z Kevinem. Kevin, wypijemy za ciebie teraz zbliżenie. Dobrze, gdzie zbliżenia. Kamera? No. Jeblu, no. Jeblu idzie dla ciebie. Słuchaj. Napijmy się za Kevina. Tak, wypijmy za to, tak? Kevin, za twoje zdrowie. Proszę bardzo, niebieski denaturat. Za twoje zdrowie, Kevin, bo ci powiem tak, Kevin. Naprawdę ci się przyda zdrowie. To jest nowy napój, który niedbawem trafi na rynek. Jeblu. Polecam. No to... Za Kevina. Jaki wykwintny smak. Musiałeś to przepuszczać przez chleb chyba. Jeszcze nie, jeszcze ale nie? Planuję. Nie, bo straci wtedy kolor, wtedy nie będzie jeblu. A no właśnie. Ale wszystko jest przed nami. Wracając do tematu. Nie żartuję, naprawdę. To jest walka moja ostatnia. Nie wrócę, to będzie moja walka ostatnia w zawodowym sporcie. Bo później cyrki, festyny, remizy nie odpadają. Głupięci też nie odpadają. Chyba, że ktoś zaczepi coś innego. Gdzieś tam jakieś sparingi, jakieś pokazówki za kasę, tak. Jest jeszcze jedna rzecz. W 2000 roku, jak skończyłem karierę, można powiedzieć, w 2003, ostatnią walkę zacząłem w kickboxingu, zawsze miałem marzenie, jak zacząłem walczyć w 2003, żeby zostać mistrzem świata w kickboxingu. Nie było mi to dane, dlatego że dwa razy mnie zawiesili, wyrzucili z kadry, zabrali stypendium za zachowanie, za takie różne rzeczy tam na wyjeździe. A kto był wtedy prezesem PZKB? Ja już wiem, kto. Głupie pytanie było. Panie Gąsiorek, panie Palacz, pozdrawiamy. Tak myślałem. Dobrze. Wrzucili mnie. Za co mnie? Przebyć. No ale dokończ, bo ci przerwałem, przepraszam. To było takie moje marzenie. Chciałem zostać mistrzem świata w kickboxingu. Nie było mi to dane. Nie było mi dane w ogóle jechać. Zdobyłem dwa razy Puchar Świata w 97 i 2001. Jednak to jest Puchar Świata, nie mistrzostwo świata. Także ostatnie moje marzenie. I w czerwcu, 23 czerwca jest wyjazd do Stanów. Mistrzostwa świata w kickboxingu. Planuję tam się wybrać.
i plan jest zdobyć tego mistrza świata i to będzie uwieńczenie, to taki będzie amerykański sen dosłownie, bo tak naprawdę nie chcę, to będzie w Ameryce, ale to będzie takie spełnienie wszystkich moich marzeń. Moje marzenia były różne samochody, które miałem już, to były moje marzenia. Moje marzeniem było mieć taką rodzinę, taką zajebistą żonę jak mam, takie dzieci, wszyscy są zdrowi. Mam jeszcze jedno małe marzenie, żeby zarabiać troszeczkę więcej pieniędzy, no bo wiadomo też, no gdzieś tam chciałem być bogaty, bo ja pochodzę, można powiedzieć, no z biednego domu, tak, rozbitej rodziny. Janek, niech ci zimę ciężką będzie. Pamiętaj. Jeszcze nie wybaczam, jeszcze nie dzisiaj. Pracuję nad kasą właśnie energetyki, różne jeszcze inne rzeczy. Myślę o tym, ale to takie moje ostatnie marzenie, które jest oprócz oczywiście kasy, to jest właśnie zostać mistrzem świata w kickboxingu i to będę chciał spełnić 23 w Stanach. No dobrze. Na drugą nóżkę. Kevin, za ciebie. Treningi z maczetą. Nic tu się nie zmienia. To znaczy, treningi z maczetą to jest za dużo powiedziane, bo jeszcze tego nie trafiłem. Dawno u niego nie byłem. Maczeta, pozdrawiamy się. No, maczeta teraz... A on wrócił? Teraz, no wrócił. A wrócił, na pewno? Tak. Znowu w lesie, z lasu do lasu. Tak, teraz z piskami gania po lesie. Ale planujesz generalnie... Tak, wpadnę na tarczę w tym tygodniu. No to grubo już te przygotowania naprawdę rozebrały. Weź i śmieć mi się, dobra, bo trenuję, teraz naprawdę wracam z treningu, trenowałem ciężko, teraz sparring. Dobrze, z kim sparowałeś? Z chłopakami w nokaucie? Tak, tak. Mhm. Mam jednego takiego, drugiego takiego, trzeciego takiego. Ostatni miałem jeszcze większego. No Kevin na pewno jest wyższy od Kevin ciebie. Kevin jest wysoki, tak, 1,84 m. Przy moich mecie 71, no to nie ma znaczenia, bo ja lewym prostym w taki wysoki trafię. Ty walczyłeś już z wyższymi przecież. Tak, tak. To nie tak, jest jakaś tu nie ma jakiegoś tam problemu. Także to jest tylko tak naprawdę kwestia mojego podejścia i mojego treningu i mojego przygotowania, bo jeżeli chodzi o technikę, o taktykę, o utrzymanie tego, jeżeli chodzi o szybkość, o dynamikę, tak naprawdę no to wszystko jest, tylko po prostu gdzieś jeszcze muszę to podkręcić, a tak naprawdę ja wszystko mam. To jest tylko kwestia mojego nastawienia, czy chcę wygrać, czy ja nie chcę wygrać, po prostu jadę sobie powalczyć, a teraz jadę wygrać. No to zapowiada się ciekawa walka. Będzie pewno. Pamiętasz, dzwoniłem do ciebie, czy tam rozmawialiśmy wcześniej, pytałem cię o pasy. No nie, żebyś wziął pasy. Wziąłeś pasy? Został w samochodzie. No dobra, a który? A nie przyniosłem? Nie ma. A. Nie ma. Pas mi trzeba. A dlaczego? Bo wziąłem napoje i dlatego. Nie, z drugą ręką się nie jak. No, naprawdę. Wziąłem Ebu. No właśnie, tak. I się ciebie miałem zapytać, który jest najcenniejszy. Ebu? Wiesz co, z jednej strony jest to pas mistrza Europy, który obroniłem dwa razy, którego zdobyłem wiadomo na Kim, czyli na człowieku 28-1 rekord 23 przed czasem. Potwór zgany. Bonsu. Tak, Bonsu. No ale. Szczerze mówiąc, pas mistrza świata IBC, tak naprawdę to było takie moje, to moje marzenie zostać mistrzem świata nawet najsłabszej federacji na świecie. To IBC to jest taka piąta, powiedzmy, po czterech najważniejszych, to jest IBO, jeszcze IBC i gdzieś tam WBF, no gdzieś tam w tej drugiej czwórce. No ale jednak to było takie moje właśnie marzenie, jedno właśnie z tych marzeń, które miałem w życiu na początku mojej kariery. Czyli jak miałbyś wybrać... Kurczę, wiesz co? No powiem ci, no teoretycznie pas mistrza Europy jest bardziej prestiżowy, tak, jeżeli chodzi o prestiż, ale jednak pas mistrza świata, które takie moje marzenie, mistrz Europy to był mistrz Europy, ja chciałem zostać mistrzem świata, tak naprawdę ja nie marzyłem o mistrzostwie Europy. I dlatego o to pytałem, bo wiem, że miałeś kilka tych pasów i byłem ciekawy, który wybierzesz. Zazwyczaj trampoliną do większych walk i większych pieniędzy mistrz Europy. Jest mistrz Europy, tak? I walczyłem o mistrzostwo świata. Ale jednak sentyment i inne różne rzeczy. Marzenie. No właśnie. Tak, to było takie marzenie, które mówię, ja pamiętam jak dzisiaj, najebany w Grzybowilku na dyskotece, miejscowi będę wiedzieli, Grzybowilk, Rudzielko, Kołbiel, szedłem najebany i to jeszcze wtedy po winach, bo to były lata 90. I takie miałem marzenie właśnie, jak dostałem propozycję, żeby walczyć właśnie w boksie zawodowym, żeby zostać mistrzem świata nawet w najsłabszej federacji na świecie. Udało mi się to marzenie, dlatego to jest pas to ważniejszy niż mistrz Europy. To jest też, aż się wzruszyłem. To był pierwszy pas? Jaki to byłeś? Bo tam jeszcze był chyba, IBF też walczyłeś. IBF ale walczyłem, nie... tak, ale wiesz co, tak, bo to był 2006 rok, później walczyłem, zdobyłem w 2000 chyba siódmym, nie pamiętam, pas mistrza Unii Europejskiej. I dopiero pas mistrza Europy w 2008 roku. Czyli można przyjąć, że generalnie dużo się zmieniło po zdobyciu pasa mistrza Europy. Tak, ale pierwszy pas zdobyłem mistrza świata IBC. No właśnie. Tak, później mistrza Unii Europejskiej, mistrza Europy. Wszystkie te pasy masz w domu? Tak.
Planujesz jakieś, coś z nimi zrobić, jakieś miejsce, nie wiem, specjalne? Jak to wiesz jest? Wiesz co, to jest przykre, co ja teraz powiem, bo tak naprawdę to były moje marzenia, to były naprawdę historie mojego życia, tak? A te pasy dzisiaj się po prostu kurzą, leżą i się kurzą i gdzieś tam w szufladzie. Nawet ich nie miałem czasu, ja się przechodziłem z tym słoikiem, od 3 miesięcy mieszkam w Warszawie, nie miałem nawet czasu ich powiesić, wyciągnąć, one leżą zakurzone i to jest przykre. To jest tak samo przykre kiedyś, jak walczyłem w kickboxingu i zdobyłem Puchar Świata, jako członek kadry Polski, to przecież to było coś niesamowitego. Ja, 20-letni ham z Kołbieli wtedy jeszcze, zdobyłem mistrz Europy, a ja później przewracam się i wina piję w Suwczynie na zabawie, w dresie kadry, no to jest przykre. To jest, ja nie jestem z tego dumny, no, ale to się stało. Wiesz co, ogarnąłem się, wiesz, ja mówię, to ja nie mówię tego w tym sensie, że się cieszę, że o, ale wiesz, odwaliłem, nie, tylko to jest naprawdę, to jest przykre, żenujące, to jest głupie, to jest, zrobiłem to i naprawdę dzisiaj mi jest głupio i przykro, że takie coś się stało, ale tak było. Zdobyłem Puchar Świata, a piłem wina w dresie kadry Polski, gdzie orzełek, godło na piersi, a ja takie rzeczy robię w Suwczynie, to było naprawdę, to było głupie i mi jest, kurde, i mi jest głupio. No ale to już chyba wyrosłeś z tego, już pewne rzeczy skorygowałeś, naprawiłeś. Tak, tak. Ostatnio wyjebałem 2 zęby na basenie, bez wody skakałem, a jeszcze wcześniej, rok temu mnie zamknęli na Kolskiej i leżąc na noszach dmuchałem walkowanym, no, nie byłem w stanie. Ale to są wypadki raz na rok, to tak prawie się nie liczą. Raz na rok to i to, co tak mówią, to czego nie pamiętam, na pewno się nie wydarzyło, a to, że mi opowiadali lekarze, no to wszystko jest okej. Marka Jeb, chodzisz tak. Z tym cały czas i rozwija się. Kamera? Już zostaw te kamery w spokoju. Zostaw te kamery w spokoju. Powiedz, tak, rozwijam się, staram się. Jak mnie znasz, ja wiesz, to co ja gadam, to ja robię. Nie? Ja powiem największą głupotę, jak ja powiem 10 razy, to ja to robię. Zobacz, ile razy powiedziałem i ja to robię. Zobacz, jest kolejny smak, kolejny produkt. Piwka nie wziąłem, niestety jutro mi przyjeżdża 600 butelek. Piwo kraftowe, Jeb, Jackiewicz, Nedży, Browar. 6,2% piwo rzemieślnicze, Browar, Rebelia. Polecam. To trudny biznes. Szukam dystrybutora, który mi pomoże, żeby cała Polska mogła jebać. Dobrze, też wrócę do ciuchy, tego. Ciuchy, no napoje, właśnie, bo energetyki, piwo. Planuję jeszcze w najbliższym czasie ogarnąć wódę. Jackiewicz Energy Bania się będzie nazywało. Pochłaniacz zapachów, Jeb Stop. Sole amoniakalne na otrzeźwienie będzie się nazywało Jebum. Także też jestem właśnie w trakcie, można powiedzieć, już projektu opakowania. Także, tak jak powiedziałem, no, planuję, żeby cała Polska mogła jebać. To bogaty asortyment. Tak, tak. I mam jeszcze parę jeszcze pomysłów, których na razie jeszcze nie będę mówił, ale się rozwijam. Przygotowujesz się do swojej walki, walka za miesiąc. W sumie to szybko zleci. Tak. Nazwijmy to, z tych przygotowań, które teraz stoczyłeś, jesteś zadowolony? To znaczy z tych, to co zacząłeś. No, tak. Ale to ja dopiero dzisiaj zacząłem. Jestem zadowolony. Dzisiaj był dobry sparing, wszystko mnie boli. Ja mnie, bo żeś się spóźnił. Bo trening robiłem. No. Bo, wiesz co, pomyślałem tak, zrobię trening do końca. Mówię, nie, bo jadę, bo jestem z tobą mówiony, ale wiesz co, pomyślałem tak, mam wyjebane, bo jadę na trening, tak, bo ja muszę trenować, żeby wygrać, żeby później powiedzieli, o ty, ale znowu odjebał. Nie, tak naprawdę trenowałem, byłem na treningu. Poważnie się wziąłeś. Poważnie, naprawdę się wziąłem poważnie. Pamiętasz, jak mówiłem, że te 3 walki stoczę? Zobacz, ile czasu minęło, ja stoczyłem je. Ja się szykowałem do nich 10 tygodni. Widzisz, jak ja wyglądałem po walce, po 3 walkach? Ja mogłem jeszcze stoczyć 4, jeszcze latałem z synem po hali, jeszcześmy się ganiali. Ja mogłem jeszcze stoczyć 1. Tak, a ta ostatnia naprawdę sporo zdrowia cię kosztowała. Przez minutę mnie dusił, przez 2 minuty siedział na mnie i lał. Pierwszą rundę przegrałem, w drugiej rundzie wygrałem. No. Niewiele brakowało, niewiele ale brakowało. Żeś się wywinął. Wiesz co, powiem ci tak, leżąc, jako mnie dusił, prawda, taka wiesz, taka delikatna myśl, kurwa, ja pierdolę, nie dam rady, nie. Mówię, nie, i tam gdzieś tam, wiesz, bije, żeby sędzia nie przerwał. W drugiej odsłonie, kiedy leżałem znowu na deskach, nie pluj, ojej. Słuchaj, w drugiej odsłonie widziałeś, jak się na mnie, broniłem się. Sędzia mówi, Rafał, bij, bo przerwę. Mówię, panie sędziu, wszystko okej, panie sędziu, wszystko okej. On z drugiej strony, panie sędziu, okej, jest. Raz trafiłem, raz zostałem, ale mówię, panie sędziu, wszystko jest okej i wszystko okej. Kontrola była, no kontrola i się wybroniłeś. Była, tak. Dumny jesteś z tego? O, jestem bardzo dumny. Chociaż zawodnik powiedzą, o, słaby zawodnik tam, wiesz, 1-3, ale tak naprawdę ja mam 0-1 miałem, tak? No to też nie wiadomo, co nie reprezentowałem. Tym bardziej zawodnik, wiesz, walczy na co dzień w MMA, trenuje na co dzień w MMA, także no chłopak gdzieś tam bardziej ogarnięty ode mnie. No jednak tutaj ten taki mały, stary ham gdzieś tam z Jackiewicza wyszedł i się nie poddałem i walczyłem do końca. No to widzisz, a duży ham wyszedł z Cieślaka.
bo się nie poddał i walczył do końca. Oglądałeś tak, walkę? Nie, nie oglądałem, ale słyszałem, tak. Ale zresztą to wiadomo było zawsze, że to jest taki właśnie dobry ham w tym dobrym słowa znaczeniu. No właśnie, tak. Widzisz, pojechał niesprzyjające warunki Kongo, tak. Już abstrahując od i tego, różne, co, tak, co tam się tak. działo. Wyszedł, walczył, leżał. Tak. I to jest to. To jest to, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Umiejętności, czy właśnie doświadczenie teraz zdobył, umiejętności przyjdą jeszcze większe z czasem, doświadczenie, także to jest wszystko tylko na plus. Jest na dobrej drodze, krótko tak, mówiąc. Tak, i ma wszystkie papiery, żeby coś zrobić. To jest, można powiedzieć, tak naprawdę możemy go porównać do Krzyśka Wodarczyka. Pod każdym względem jest, sorry, ale jesteś piękny, Krzysiek. Masz za kole, Krzysiek. Abyś nie był tak jak Krzyk, mądry. Krzyk, pozdrawiamy cię. Naprawdę Krzyk. Nie, ogólnie Krzyk nie jest głupi, Krzyk jest dobry chłopak. Ale je przed, widzę. Słuchaj, to cię zapytam o Adama Kownackiego, no bo też niedługo ma walkę z Heleniusem w Stanach. Śledzisz w ogóle, masz czas na to, żeby nie, znaczy, przyglądać to nawet, się to nawet nie chodzi o to, że ja nie mam czasu, ale i tak nie mam czasu. Ale nie, ale interesuje cię to, bo wiesz o co chodzi. Nie, nie interesuje mnie to. Wiem, co chodzi, ale nie interesuje mnie to. Wiesz co? Prowadzę treningi, trenuję sam, ogarniam dom, ja piorę, w domu sprzątam, gotuję. Znaczy, wiesz co, tak może przesadzam, ale tak ogarniam. A to, bo jak żona moja mówi, ty nie sprzątasz, to ogarniasz. No tak, ogarniam, okej, ale to jak na facet, to tak bym sprzątał, nie? Tak no samo, nie, to jest gotuję, naprawdę duży wysiłek. Ej, gotuję, ale wiesz no... Powiedz mi, co zrobiłeś ostatnio, co gotowałeś? No wiesz, no generalnie dużo nie umiem, ryż umiem gotować, ale wiesz, generalnie ryż gotuję, kurczaka gotuję. Podgrzeje coś, to co już jest ugotowane, wiesz. No bo dlatego wiesz, no nie chciałbym przesadzać, że wiesz, gotuję, ale coś w tym kierunku ja robię. To już jest. Że zaimponowałeś mnie teraz. Odkurzam. Pranie wstawię, rozwieszę, nawet nie swoje. A skarpetka to skarpetki, to wiesz, takie małe skarpeteczki, wiesz co chodzi? Normalnie wiesz, kiedyś wieszałem, nie teraz wiesz, teraz nie szukam pary, synkowi układam pary, wiesz, czy córce, wiesz, są małe skarpetki. A wiesz, nie wszyscy wiedzą, jakie to jest pracochłonne. Jest to pracochłonne, i polecam. Cierpliwość. Koncentracja, tak. Cierpliwość, tak, to co mi zawsze brakowało za życie, ale ja nie żartuję, naprawdę to robię. Do zmywarki, no do zmywarki, no wiem, no ale to też nie jest takie proste. Weź opłucz, włóż do zmywarki, to nie jest to samo, co wrzucić go sobie do tego, do zlewu, a później żona to zrobi, nie, nie. Sprawdźcie, ja jeszcze wrócę do przygotowań, bo powiedziałeś ważną rzecz, że cały czas prowadzisz swoje treningi. Tak. Jak ty to potrafisz łączyć? Wiesz co, powiem ci szczerze, że to jest tak naprawdę ciężko, bo wiesz, no poprowadzić właśnie. Trening, ja prowadzę od 1 do 3 treningów dziennie, tam czasami 4 to rzadko, generalnie tam od 1 do 3, tak? 1, 2, 3 dziennie prowadzę, prowadzę trening 2, robię swój trening, jeszcze prowadzę jeszcze jeden trening, kończę od 22:30, czasami jeszcze rano biegam, albo jeszcze rano robię swój trening, staram się przynajmniej, nie? Plus tego jeszcze ogarniam, gdzieś tam pomagam żonie, gdzieś tam zawieźć, podwieźć, jakieś papiery wypełnić, jakieś papiery zawieźć, tak samo je, bo na od rana do nocy też ogarnia dwa przedszkole w Nowej Wicznej, jeździ w tej z powrotem do Mińska, w tej z powrotem, no i tak powiedzmy ciężko, syna jeszcze muszę zawieźć, podwieźć, tam czasami córce coś tam pomóc, mój syn najstarszy już 18 lat, to już tam sobie radzi, dostał samochód na urodziny, no to gdzieś tam sobie jeszcze nam czasami pomaga, nie? Ale powiem ci, ciężko jest tak naprawdę, kurde, wiesz, logistycznie, mentalnie, może nie tyle co fizycznie, prawda, tak jakbym się zmęczył na siłowni, czy na sali treningowej, ale życie ogarniać jest trudniej i ciężej niż zrobić treningi i siadać po głowie. I ja to dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością to powiedzieć. No widzisz, spóźniłeś się, dzisiaj jest 20, skończyłeś sparingi. No. Co teraz będziesz robił? Jedziesz prosto do domu? Wiesz co, teraz ja dokład prosto do domu, bo już jestem dzisiaj właśnie po treningu. A propos, spóźniłem się na trening, dlatego nie poprowadziłem się, bo byłem dzisiaj w Żerdowie, odwiedziłem dzisiaj pana prezydenta, no i pan prezydent, ostatnio żeśmy robili sparing przed galą, jako w ramach przygotowań jego walki z Wodarczykiem i moich trzech. Zrobiliśmy sobie sparing właśnie w Żerdowie na sali. No i oprawił mnie trochę i dzisiaj powiedziałem mu, że chcę walki, chcę rewanżu. No i prawdopodobnie 25 września będziemy walczyli na gali w Żerdowie, na gali. Jeszcze nie powiem jakie, gdzie, co, jak, ale odbędzie się walka charytatywna. Ale coś się dzieje, tak. 30 maja, prawdopodobnie w Opatowie, na dzień dzisiejszy, odbędzie się kolejna gala White Collar Boxing Angels of Glory. Z moim kolegą Grześkiem Wrześniem robimy właśnie kolejną edycję, na której ja zawalczę też na przykład z moim kolegą Marcin Polita, który też sobie, akurat to jest stary ciężarowiec, tak, a on tam to jest sobie gdzieś tam trenuje na Legii. No i gdzieś tam też rzucił pomysł, że chciałby ze mną zawalczyć. Mówię, nie ma problemu, dogadamy się. Także będziemy też walczyli. 2 maja jedziemy, robimy też galę właśnie z Grześkiem Wrześniem do Nottingham. Będzie to gala Jeb Show, Angels of Glory, mecz Polska-Anglia w kickboxingu.
plus walki bokserskie, plus walki właśnie w MMA. Także gdzieś atakujemy też za granicę. Trzeba podkreślić jedną rzecz, że ty charytatywnie też mocno się udzielasz, nigdy nie odmawiasz. Tak, tak, nie ma problemu. I to właśnie jest, a propos właśnie wspomniałeś, walka charytatywna w Nottingham i tak samo właśnie z prezydentem. Mhm. Będzie to walka charytatywna, zbieramy dla chłopaka, który został pobity, który został sparaliżowany właśnie podczas właśnie bójki, w której nie powinien w ogóle uczestniczyć. Stanął w obronie właśnie kogoś i po prostu jeździ się na wózku i ja będę walczył właśnie w ramach tego, że zbieramy pieniążki właśnie na niego rehabilitację. No widzisz, to teraz przykry incydent z zapaśnikiem. Tak, słyszałem. Z Poznania zmarł. Też prawdopodobnie bójka jeszcze tam. No nie prawdopodobnie, tylko na pewno bójka po prostu gdzieś. Tylko teraz wiadomo, nie wiadomo kto, co, jak i ilu, tak? I tutaj takie pada pytanie, czy na ile sporty walki, które uprawiasz, są w stanie ci pomóc na ulicy? No bardzo ty, dużo, ty ale to się mówi, tak, to oczywiście tak. Przećwiczony temat, ale tak, to jest tak, zupełnie ale, inny temat, ale nie, to jest tak, tam gdzie ludzi kupa, to i Herkulesa dupa, tak? No, no niestety jest dwóch, jest trzech. Znam sytuację, też walczyłem z trzema i powiedziałem, więcej tego nie zrobię, więcej nie wyskoczę. To był mój błąd, na szczęście się dla mnie skończył jak zwykle, można powiedzieć szczęśliwie, bo jak to się mówi, głupi ma zawsze szczęście, ale jednak mi to wyszło. Tutaj nie wiadomo, jaka sytuacja. Tutaj tak naprawdę, wiesz, możesz wyjść, stajesz twarzą w twarz, dostajesz jeden strzał, walisz głową w ziemię i po prostu ci nie ma, i po prostu nie żyjesz, tak? I zaczynasz, mi deszcze przeszły. Wiele rzeczy mi deszcze przeszły, bo nieraz miałem takie właśnie sytuacje, gdzie po prostu wychodzę z gościem, prawda? I wiesz, od słowa do słowa i nagle wiesz, dobra, chcesz to, chodź. Wiesz, jeb jest, wiesz, cios, wiesz, lewy sierpowy na szczękę, wiesz, przeważnie biłem. Gość się przewraca, wiesz, a oni generalnie jak dostają szczękę, oni się nie składają. Oni po prostu bezwładnie i wiesz, jak kłoda leci od razu głowa, ostatnia uderza w ziemię, no i niestety takie, wiesz, takie dlatego mi też się przeszło, miałem też takie sytuacje, gdzie po prostu jak na filmach karate, jak na przykład krwawy sport, słuchaj, wali gościu bem w ziemię, on leży, a z niego wypływa po prostu kałuża krwi, przyjeżdża, przychodzi pani, podjeżdża z mopem i ściera po prostu jak na filmie, tak, także ja w takich sytuacjach też brałem udział, ja też to zrobiłem i tak powiem ci na przykład, ja dzisiaj boję się być na ulicy, wiesz dlaczego? Boję się, że komuś zrobi krzywdę, ale boję się też, że ktoś zrobi mi, bo to jest, ja wcale się uważam za najlepszego. Ja wiem, jak jest, jakie są realia. Nie, ja ci uderzę, ty nie uderzysz. Zmądrzałeś troszeczkę. Tak, tak, w niektórych... Wcześniej nie miałeś takiej wyobraźni. Tak, może. Tak. Znaczy wyobraźnię miałem zawsze dobrą. Nie, fantazję zawsze miałem dobrą. Ale tak, dzisiaj mam wyobraźnię i ja po prostu uciekam od takiej sytuacji po prostu. Ostatnio też... Pierwszy raz od 10 lat gdzieś tam, chyba właśnie jak wylądowałem na Kolskiej, z gościem się zapałem gdzieś tam na ulicy, gdzieś tam nad ranem, gdzieś tam pod barem. Wyskoczyłem do gościa, też nie wiem dlaczego go uderzyłem, ani jednego ciosu nie zadałem. On tam gdzieś tam klepał, machał, po prostu no, ani jednego ciosu nie zadałem, po prostu się bałem. A on gdzieś tam mnie kurna sklepał, no można powiedzieć, nawet gdzieś tam mnie klepnął, nie? Po swojej sytuacji. Zaprosiłem go później przez Face'a, byśmy razem na Kolskiej siedzieli. Zaprosiłem go przez Face'a na sparring. Przyjechał gość, no nie? Andrzej, pozdrawiamy cię. Przyjechał gość, z którym się zapałem na ulicy i posłuchaj, załóż rękawice. Ja mówię, słuchaj, załóż, masz kask, masz tu duże rękawice, ja mam też duże rękawice, pokażę ci, co cię minęło. Wytrzymał chyba, nie pamiętam, dwie czy dwie i pół minuty chyba i trzy razy był liczony generalnie i gdzieś tam mówię, starczy po trzecim, nie? On mówi, tak, okej. Okay. Mówi, wiem, okej, okay, dobra. Ale to szacun. Sumie, tak, tak, przyjechał, gościu... tak, tak, wiesz co, bo gość, wiesz, nie wiedział, nie znał mnie, a ja tak naprawdę, on gadał z moim kolegą, ja się w ogóle wtrąciłem niepotrzebnie, gdzieś tam go machnąłem w ogóle i nie wiem, dlaczego to zrobiłem, bo ja generalnie tak nie robię. A jaka kategoria wagowa? Nie no, wszyscy są cięższy ode mnie, tam, no, tam z 90 kilo, tam 95, nie wiem. A taki no, wysoki, duży, o pół głowy, no, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, wiesz. To po prostu chodzi o to, że ja nie jestem, ja wychodząc na zabawę, czy na dyskotekę, idąc na miasto, ja sobie zawsze mówię 5 razy, nie ma żadnych awantur, żadnej bójki. Ja po prostu uciekam od tego, ja nawet tylko podchodzę, jakoś się śmietam, popatrzę się, tu nie wiem, co się stało, ja po prostu wszedłem, uderzyłem, gdzieś tam żeśmy się złapali. Mhm. Nie znając żadnego ciosu. Nie, to złośliwi powiedzą, to ty nigdy nie znajdziesz ciosów. Ale naprawdę, ja wszedłem po prostu gdzieś tam broniłem, gdzieś tam, kurczę, no. A później powiedziałem, słuchaj, wiesz co, chodź, zobacz, co cię minęło, nie? I, ale szacun, że w ogóle przyszedł pod rękawicę. Dzisiaj jesteśmy tam znajomymi, tam czasami tam coś... Lajkuje się sobie na fejsie. Tak. No i prawidłowo. Ja nie szukam zwady, ja nie szukam wrogów. Ja już doszedłem do tego momentu, że ja po prostu ja chcę żyć, ja chcę się bawić. Ja naprawdę, tak jak mam koszulkę, wyjebane na wszystko. Ja naprawdę, ja się nie przyjmuję niczym. Ja wszystko, co złe, odrzucam od siebie, a wszystko, co dobre, biorę. A ja teraz nie pomyślę sobie, że mi się pojebało w bani. Nie, nie. Wszystko jest okej. Okay. Nie ma Hare Krishna, nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Nie widzę duchów, nie gadam z nikim. Po prostu doszedłem do tego, że ja chcę żyć, ja chcę się bawić, a nie szukać wrogów i szukać kwartowych jajec, jak to się mówi. Słuchaj, Rafciu, w takim razie wszystkiego dobrego ci
życzę. Dzięki, że miałeś okazję i chwilę na to, żeby tutaj do nas wpaść. Nie miałem, ale wiesz, przyjechałem. W takim razie czekam niecierpliwie na twoją ostatnią walkę. No i słuchaj, dopinguję mocno ten kickboxing. Jakieś pytania? No już, po. Jak po? No już. Nikt nie zadał pytań? Nie. Nie ma czasu? Nie czytałem. Zgłaszam sprzeciw. Nie czytałem. Bardzo serdecznie, Rafciu, ci dziękuję. Jakaś kamera na mnie czy coś? Krótka, teraz jest na mnie. Krótka przerwa i za chwilę wracamy z kolejnymi gośćmi. Rafała zobaczymy. 20, którego walczysz? 29 lutego. Dwa tygodnie po moich 43 urodzinach. Kamera na mnie. O. Gdzie? Tutaj tu, czy tutaj? Tu. Słuchaj, Kevin. 15 lutego w sobotę, bo mam urodziny 17 lutego, ale to chodzi o poniedziałek, wszystkie bary pozamykane, ludzi nie będzie. 15 lutego oficjalnie, kameralnie pijemy komisyjnie po jednej małej małpeczce z moimi przyjaciółmi. I powiem ci tak, wypiję jedną małpeczkę, wsiadam w samochód, a nie wsiadam. Wsiadam w pociąg, a nie w pociągu też nie, bo teraz mieszkam w Warszawie. Wsiadam w autobus, w Baxa albo w Ubera i wracam do domu po to, żeby ci dojebać 29. Kevin. Trzymaj się. Do 29. Dziękujemy, Rafał. Za chwilę kolejni goście, a teraz krótka przerwa.